Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, wybieramy w tym meczu krytyczną Muriel. I jako, że będzie to odcinek Challenge. Challenge, który zaproponował jeden z moich widzów, zagramy sobie na drugim koncie, który mam. Dlatego też wybrałem sobie Muriel. Będzie to krytyczna Muriel, na której zastosowałem sporo szans na trafienie krytyczne. Spora ilość tego jest, chyba 84%. Do tego wykorzystuję dużo szybkości ataku, na tyle na ile miałem kart na tym koncie, bo na głównym nie byłoby problemu, żeby zrobić sobie talię taką, jaką bym chciał. Natomiast na tym koncie mam trochę braki w kartach, braki w tych kartach z ulepszeniami, dlatego też postanowiłem nieco zmodyfikować, więcej mocy dodałem. No i mam nadzieję, że fajnie to wyjdzie. Na pewno nie będę godnym supportem, dlatego też gram na drugim koncie, żeby po prostu nie narażać się na bana. Bo... no... kurczę, mogą nas zreportować, a nie chciałbym sobie tworzyć bana na głównym koncie, gdyż myślę, że miałbym tam za dużo do stracenia. A tutaj Muriel, elegancko bierzemy sobie, rzecz jasna, krytyczną Muriel. Jak możecie zobaczyć tutaj na te statystyki początkowe, 71% jest przeznaczone na sam atak, 25% to są mikstury, przeróżnego rodzaju jakieś dodatki. Tam w zasadzie chyba tylko jeden token na atak mam. Mam bardzo mało tego wszystkiego. Dobra, oni nie mają też supporta, chyba że Belika będzie grała na supporcie, w co wątpię. Także myślę, że nie będzie najgorzej. Te konto też mnie będzie losowało z graczami, którzy nie są jeszcze za bardzo, za długo w grze, ani też ich konta nie są tak bardzo rozbudowane. Dobra, jest rozpoczynanie meczu, czyli jesteśmy już na dobrej drodze, żeby mecz zacząć. Musiałem się napić. No i dobra, bierzemy krytyczną Muriel. No i tak jak wspominałem, dwie włócznie, łowcy szczeliny. Ale na sam początek, z kim ja pójdę na tą prawą? Z ożywieńcem. Dobra, będziemy mu regenerować manę, sobie zdrowie i weźmiemy oczko. To będą takie dwie podstawowe rzeczy. Nie gram Muriel, nawet nie wiem, jak ona tutaj za bardzo się nią posługiwać. Ale dobra, co możemy tutaj sobie zrobić? Tarcza. Dobra, niech będzie tarcza. Ale co my tutaj w dwójkę? To co, ja mam iść do dżungli? Mogę być Murielową dżunglową. Muriel dżungiel. Dobra, dam ci oko. Jak tak bardzo prosisz. Będą niezadowoleni. Albo zadowoleni. W zależności jak się uda tutaj rozwinąć nasze umiejętności. Masz tarczę, kolor. Mogą się nieco zdziwić z budowy mojego deku. No ale trudno. Challenge to challenge, tak? Nie będę przecież grał na boty, no bo... na boty challenge? Co to za challenge? Musimy troszeczkę sfarmić. Mam nadzieję, że tutaj nikt mi nie przyjdzie zaraz. W ogóle co oni robią? W dwójkę na środkowym pasie? Gdzie ten nasz jungle rail? A kogo oni mają na supporcie w końcu? Kogo oni mają tam z lewej? Tam na pewno jest Twin Blast. Ktoś jeszcze? Hrabina. Hrabina robi jako support. No to ciekawe rzeczy.
To naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Na środku dalej w dwójkę się biją. No dobra, spoko w sumie. To oni mają Chimerę w dżungli. Tak. Chimerę mają w dżungli, jako że nie widać kart jeszcze. No to na pewno jest też w dżungli. Weźmiemy sobie przyspieszenie dla naszego ożywieńca, w razie czego. Dobra. Spoko, spoko. Ja tutaj jestem Muriel at Carry. Murielowa at Kiera. Widzę, że w miarę ogarnięty team, bo tutaj ożywieniec puszcza komunikaty. Muriel, znaczy Muriel, Morigerz na środku też puszcza komunikaty. Całkiem spoko. Całkiem spoko. Tak to mi się podoba, no. Będziemy tutaj ożywiony, kurde, atakować, nie? Będziemy najbardziej hardkorowymi adekierami. Chimera idzie. Podejrzewam, że przyjdzie tutaj zaraz. Tak, no właśnie, idzie. Spoko, spoko. Tylko na minionki. Chimera tutaj się czai na pewno. Mogę się założyć, że się tutaj gdzieś czai w okolicy. Czai się i campi. Albo poszedł po prostu w swoją stronę. Kurczę, chciałem odblokować na Q, a odblokowałem sobie na prawym przycisku myszy. No świetnie, Daniel, po prostu genialnie. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zrobić jeden challenge, tak żebyście mieli coś na jutro do obejrzenia. Ponieważ cały dzień mnie nie ma w domu. W zasadzie cały weekend za bardzo nie będzie mnie. No a swoją drogą... W tygodniu miałem troszeczkę czasu więcej dla siebie. Generalnie czekajcie, kurczę, gdzie ta Chimera? Dobra, atakuj tą wieżę. Kurczę, ta Shinbi tutaj mega, mega, mega. O kurwa, nie w tą stronę. Dobra, dobra, ja też idę. Spoko, Johnny. Johnny. Dobra, Chimera sobie poszła, albo będzie się czaiła w pobliżu. Dobra, kuźwa, nie mam many. Nie mam many! Money, nie mam money. A spadek, no jo ty. Dobra, zaraz wracam. No, także wracając... miałem nakręcić coś w tygodniu. Nie udało się, bo oczywiście muszą wszyscy wykorzystać dookoła mój czas. Dobra, wiecie co? Ja wolę sobie tą manę dodać i weźmiemy może... No i będzie wirująca różdżka. Chyba, że nie mam nic za jeden. O, mam! No to świetnie. To elegancko. Dobra, trzeba byłoby podejść na środek. Ja to teraz zrobię. No, także na weekendzik będą dwa odcinki, czyli dziś i jutro. W niedzielę, może jak się uda. Nie mówię, że na 100%. Ale zrobię streama w niedzielę, bardziej godziny poranne, nie? Bardziej gdzieś tam w godzinach porannych bym zrobił tego streama.
Dobra, idę do ciebie ożywiony. Dobra, robimy tą wieżę, panie kolego. Gdzie tu się dawało, powiadom, dobra robota. Ajajajajajaj. Chyba nie dogonisz gościa. Generalnie Muriel ma spoko skille do takiego AD carry, bo może spowolnić, może się przyspieszyć, a ulti można wykorzystać jako, kurczę, jako ucieczkę, nie? Czyli tak naprawdę od wyboru do koloru. Od wyboru do koloru, kurczę, cholerne słońce, tak, kurczę, miało być tak pięknie, a oczywiście wyszło jak zawsze. Dobra. Kuźwa jego mać. Kurde, akurat teraz. Dobra. Kurwa. A wiecie co, pierdolę to. Nie ma czasu na takie rzeczy. Musicie, kurczę... Myślałem, że uda się chociaż premię zabrać, no ale się nie udało. No dobra, lecimy, kurczę, mamy dwa punkciki. Ożywiony potrzebuje pomocy i niestety jednak zginie. Kuźwa, no ale gdzie on tam poszedł w ogóle, koleś, nie? Gdzie on tam poszedł, ej? Gdzie on tam poszedł, cholera jasna? Dobra, mamy już ulti. Więc generalnie mamy drogę ucieczki. Chwileczkę, będzie złota premia. Ona mnie widzi, bo mnie naznaczyła, kurde, tym pieprzonym wilkusem. Dobra. No a prawy kto obroni? No przecież ja jestem, kurde, supportem. Jestem challenge'owym supportem. Super, jeszcze postawiłem w genialnym miejscu oko. No bo jakże inaczej, Danielu? A bańka, kurczę, strasznie dużo kosztuje. 100, 150 kosztuje ulti. Dużo. Cholernie dużo. Co oni tam robią? Myślałem, że to będzie bardziej ogarnięty team, ale widzę, że za bardzo nie. To, że ja gram jako troll lolololololo, no to wiecie, to też ich nie zwalnia z tego, żeby też trollowali. No dobra, co dalej? Ja myślę, żeby inwestować już powoli w krytyki, dlatego kupię tą tańszą kartę. No i w zasadzie tutaj dużo nie zrobię na chwilę obecną. Dobra, co tu się dzieje w ogóle? Soku Eyes zabija i morduje wszystkich. Dobra, oni tam muszą te minionki zbijać. Ale będzie ciekawa akcja. Jak na razie to mi tylko punktów mocy tak naprawdę brakuje, nie? Sobie ulepszę tą tarczę, bo ona sporo HP zadaje. O, pierwszy raz krytyk wszedł. Za 95. A kuźwa, Chimera na tym czarnym ulcie. Kurwa. Hmm.
No i elegancko, kuźwa. Elegancko. Teraz trzeba ten środek zrobić. Kurczę, nawet, kurczę, wyszło mi to. Akcja supportem. Powiem wam tak szczerze. Całkiem to wyszło. No i widzicie, a tutaj jest jakiś gnojek. Dobra, on chyba na niewidce był. Dobra, ja muszę sobie wziąć tą... No i widzicie, ten kurde gamoń poszedł na prawą sam. Przyszła Belika, no i w dwójkę go porobili, nie? To jest właśnie to, że kurczę, ludzie nie myślą. Idą bez mózgi Yeti, kurde, samemu pchając linię. Aha. Spadek gnoju. Se możesz tam pofurgać tym swoim karabinkiem. Kuźwa, serio? No i nice, zaraz ginę. No właśnie. Ajajajajaj. Dobra. Co by tutaj dać sobie? Bo mi prawdę mówiąc są potrzebne dwie rzeczy i to bardzo szybko. Prędkość oraz krytyk. W ten sposób to zrobimy. Generalnie mógłbym się pozbyć jeszcze... miksturki i oka. Nie wiem, która miksturka bardziej. Myślę, że bardziej chyba zdrowia. Dobra, na razie to jest za mało punktów, żeby rezygnować też. Ponadto mam dopiero 6 poziom. Czyli też bez rewelacji. Kuźwa, co tam się dzieje, cholera jasna. Kuźwa, wiesz, że zostawili w piździec. Z takimi ludźmi. Haha, kurwa, no nie wierzę po prostu. Oh fucking shit. Co to było? Nie, no to jest jakaś kurde masakra, powiem wam. Dobra, pieprzę te oko. Zainwestuję w krytyka. 20% szans to jest. No i patrzcie, no kurde, i taki Grux się tutaj bije. Aha, on się bił na naszej wieży. Myślałem, że na przeciwnej. No to tu jeszcze spoko. No ale i tak dostajemy w ciry. 18 do 6. Gdzie hrabina 5 razy zginęła. Ej, kurczę, aż się z tego wszystkiego nie napiłem nawet. Ja tu chciałem, kurczę, wam pokazać challenge. Zobaczyć jak to będzie. No tymczasem, kurczę, nie daje mi w ogóle możliwości, nie? Belika, kurczę, podchodzi blisko, nie boi się. No nie dziwię się w sumie. W sumie się nie dziwię. Kto tam jest ostro sfarmiony? 25 punktów. W zasadzie wszyscy u nich są dobrze z punktami wyglądają. My wyglądamy w porównaniu do nich bardzo kiepsko. Ale to jest to, że giną, kurczę. Przecież hrabina była na środku razem z Gruksem. Nie, Murigesz. Bo na lewej całkiem była hrabina sama chyba. Przecież to jest idealna pozycja dla niej. To świetnie, Johnny. Kurwa. Ja pierdolę. O Boże Święty, co tu się dzieje? Tu jest przecież jakaś masakra. Powiedzcie mi, jak tutaj mamy wygrać? Jak tutaj mamy w ogóle zrobić cokolwiek? Jak ci ludzie nie ogarniają.
ogóle ożywienie idzie w zdrowie. Serio. No idzie w te karty na moc, ale przy okazji też zdrowie. Przecież on sporo traci na tym. No okej. No nie twierdzę, że sam mam idealną talię, tak? Kuźwa, mi się ciągle myli. Mi się ciągle myli ten prawy przycisk myszy z Q. Na Q mam spowolnienie, a na prawym mam przyspieszenie swoje bądź sojusznika. Nie, no nie mogę zostawić tego już więcej tutaj samego, no bo... Problem w tym też, że nie mamy oczu. No ale to jest też poniekąd wina moja. Z racji tego, że na tej talii tego nie używam. Świetnie, po prostu, no kurwa, zajebiście, no kuźwa. Fucking shit. Moi drodzy, czy wy chcieliście, żeby ten challenge właśnie w ten sposób wyglądał? Prawda jest taka, że ja tutaj nawet nie mam z kim walczyć. Nie mam z kim walczyć. Ożywieniec, no robi robotę. Mimo tego, że zginął 6 razy, robi robotę, bo jako jedyny zabił największą ilość przeciwników, tak? Zabił 4 razy. A taka hrabina zginęła tylko 6 razy, a nikogo nie zabiła nawet. To kurde, no sorry, nie? Co ona używa w ogóle za karty? Uderzenie, uderzenie. Tyle, że w moc chociaż idzie. Dobra, tutaj sobie zrobimy w ten sposób. Nie no, ciężko będzie wygrać ten mecz. No i widzicie, Grux znowu na tej prawej poszedł samemu. Przeciwko 3 graczom. No kurde, po prostu rewelacja. Po prostu rewelacja. Nie mamy oczu, to jest trochę ból. To jest ból troszeczkę. Byśmy się musieli zgrupować, ale po co on tam idzie sam na nią? Przecież zaraz wyskoczy jakaś chimera albo ktoś. No i kurde, no i świetnie. No ja tam nawet nie idę. Bo po co? O Boże Święty, co tam się stało przed chwilą? To ja po prostu nie mam pytań. Przecież oni ich wsysnęli. No i w tym momencie 10 punktów przewagi. Że to jest cholerna ilość. A ten Grux znowu idzie sam. Znowu poszedł tam sam, nie? Ja pierdzielę, jak co oni są już sfarmieni, przecież to jest kosmos. No po prostu padaka. No i Gruksik, musisz tam to obronić po prostu, no co ja ci poradzę, no. Czemu ten krytyk tak słabo wchodzi? No kurczę, 20% to nie jest mało. Dobra, musimy tą manę używać. Początku mi się wydawało, że mamy dosyć ogarnięty team, ale teraz po tym wszystkim, co tutaj widziałem, zwłaszcza te teamfighty, których wchodzimy w 4, a wychodzimy, a tak naprawdę walczą tylko 2. Plus ja trzeci starał się w jakiś sposób wspomóc. Sorki, nie? Shinbi wam tu kuźwa na plecy leci. Ach, udało się zabić nawet. Ale sorry, ja nie mam many nawet, żeby wam pomóc. No i elegancko, kurczę. To mi się już podobało, nie?
ten Primblast mnie to zaraz... Ja pierdzielę. No nie, jeszcze tutaj Chimera przyszła. Moi drodzy, to nie na moje nerwy. To naprawdę nie jest na moje nerwy. Ja tutaj już gorączki, białej kurde, wiecie, kwicy dostaję. A jeszcze się chcą poddać. No tutaj najbardziej ewidentnie, najbardziej zawaliła hrabina. Nie mówiąc o tym, że Shinbi ma 38 punktów, Twin Blast i hrabina z przeciwnej drużyny 36. Gdzie my, max, mamy 27. Kurczę, świetnie. Padła nam właśnie wieża na środku. Zresztą lewa też. O, kurwa. Co tu się dzieje w ogóle? No i idą debile, kuźwa. Minionków nie ma, no kurwa mać, normalnie, no nie wierzę. Okej, okay, udało się chociaż coś raz zrobić fajnego. Of dupi shitin, motherfucking shit! What the fuck? Co to ma być? Co to ma być? No nie mam pytań po prostu. Inhibitor nam zjechali z lewej strony. No po prostu świetnie. No po prostu świetnie. No i co, hrabinko? Co ty powiesz? Co ty masz na swoją obronę? Bo jak dla mnie jedna asysta i 8 zabój, 8 zgonów, to jest stanowczo za mało. To już ja w porównaniu do ciebie mam jedno zabójstwo, czyli o jedno więcej niż ty. I mam 3 asysty w porównaniu do ciebie o 2 więcej. Grając Muriel, gdzie gram nią może dosłownie 4 raz. Serio, 4 raz gram może Muriel. 4., 5 raz. Maksymalnie 5. Może ty grasz pierwszy raz hrabiną, ale generalnie sama hrabina sama w sobie jest tak genialną postacią, że nie trzeba nawet zbytnio umieć nią grać, żeby chociaż zabić jedną osobę. Chociaż jedną osobę gdybyś zabiła. Gdybyś chociaż o 3 razy mniej zginęła. Dobra, może przesadziłem. Jakbyś tak nie zginęła może 6 razy. By było całkiem spoko. No i super, mają Prima. Pytanie, kto żyje? Chimera żyje. Chimera żyje. Shinbi żyje. Hrabina żyje. No to po prostu świetnie. Nie mają tylko Twin Blasta. No i super. Grux właśnie poszedł na misję samobójczą. Ja tutaj sobie dołożę tego krytyka. Jeden punkt. No na nic go nie użyję, więc... I Grux nie zginął. Wow. Poszedł na misję samobójczą i nie zginął. Kurde. Człowieku, rewelacja. Po prostu relalka. I co, że kurde, niby tutaj w dwójkę mamy obronić tą wieżę? To sobie kurde żartujecie, dziewczynki. Nie no, ten ożywieniec, kurde, kuma grę. Potrafi grać tym ożywieńcem, nie?
O Boże Święty, co tu się kuźwa dzieje? To jest kosmos. Ale wiecie co, ja nie mam zdrowia nawet. Muszę sobie cofnąć troszeczkę. Generalnie to bym musiał pomyśleć nad czymś, co by mi... Znaczy... Inna gra by pomogła chociaż rozwiać sprawę taką, czy ta Muriel na obrażeniach krytycznych, kurczę, da radę, nie? Czy jest w stanie zabijać? No bo szczerze mówiąc, bez karty na premii do o 100% to kapa. Troszeczkę kapowato, nie? Ja. Nie mam pytań. No to było do przewidzenia. To było do przewidzenia jak bum cyk cyk. Chcieliście challenge, macie challenge. No kurczę, nie wyszło, ale to... Widzieliście jak bardzo, jak świetny team miałem. No po prostu genialny był. Nie, po prostu katastrofa. Dobra, coś tam zrobiliśmy w tym meczu. Zdobądź 5 zabójstw lub... No, to widzicie, nie mało, znaczy nie dużo nam brakowało, żeby to osiągnięcie zdobyć. Zabij 100 wrogich sługusów. Zrobiłem. Nawet nie wiem, czy tyle w tym meczu miałem. Być może. Zbóż 3 wrogie wieże. No to okej, okay. Jedną razem z... ożywieńcem udało mi się zrobić. No i dobra, moi drodzy. Muriel na krytyku. Chcieliście taki challenge. Zrobiłem challenge. Ale jak widzieliście, no... Moja drużyna troszeczkę nie za bardzo ogarniała. Nie za bardzo kumała, o co w tym wszystkim chyba chodzi. No i generalnie mecz wyszedł bardzo słabo, no bo... No sorry wielkie, ale jeżeli hrabina ginie 8 razy, nie zabijając nikogo, chociaż to były ostatnie rzeczy, które spojrzałem, więc gdy będę przeglądał ten materiał montując, no to dostrzegę, ile miała tych zgonów faktycznie. Natomiast nie miała żadnego zabójstwa, jedną asystę w tak późnej fazie rozgrywki, że to jest po prostu kosmos. Druga sprawa jest taka, że mieli junglera, mieli Chimerę, która non stop siedziała w dżungli, było to widać, broniła wież na lewej stronie, na prawej stronie, na środku była ona aktywna, był aktywny ten jungler, natomiast u nas jungler siedział cały czas na środku linii, na środkowej linii, nie robił dżungli, tylko... W zasadzie też przeszkadzał, Murigesh chyba była na środku, prawda? Albo hrabina. No ale mniejsza o to. Środek ma być dla jednej osoby. Gdzie jungler tylko przychodzi w momencie, kiedy ten środek jest poważnie osłabiony, jest atakowany, bądź też trzeba wymienić środkowego gracza. Tak naprawdę myślałem, że to ja będę tą piątą kulą u nogi w tym meczu, ale jak widzieliście, hrabina zwaliła. Grux też zwalił po całości. Chodził na prawą linię samemu, walcząc z dwójką, czy tam trójką przeciwników. No, sorry bardzo, no ale tak się nie robi. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że challenge wam się spodobał. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, nie wiem, efekt, jaki jestem w stanie uzyskać na tej talii, to być może skuszę się i zagram na boty, albo spróbuję zagrać na graczy, ale tutaj w zasadzie myślę, że sam wynik nawet na botach byłby dosyć przyjemny, ponieważ można byłoby zobaczyć, jakie to są obrażenia, w jaki sposób jesteśmy w stanie walczyć. No wiadomo, że z przeciwnikiem, graczem byłoby zupełnie inaczej, natomiast no jak widzicie, jeżeli trafi mi się do dupy team, no to nic nie pokażę, bo nawet się nie zdążę sfarmić. Jak mi się trafi dobry team, no to jestem już w stanie jakieś tam punkty zdobyć. Jestem w stanie co nieco z tej talii pokazać, jak ona prezentuje się w przeciwko graczom.
ale spoko. Oceńcie sami, dajcie pomysły, jeżeli chcecie zobaczyć jakieś kolejne challenge. Ja sobie wrócę jeszcze do tych poprzednich, do tego poprzedniego challenge'u, gdzie była Chimera. Przejrzę wszystkie komentarze i postaram się dawać wam te challenge, które tam chcieliście, umieściliście i chcieliście, żebym je przedstawił, więc to był pierwszy z tych challenge'ów. Mam nadzieję, że pokażą się one już niebawem. Myślę, że może nawet jutro, jeżeli nie będzie nic stało na przeszkodzie i będę sobie grał w Paragon. Dobra, moi drodzy, bo się rozgadałem, tak więc trzymajcie się, cześć!